Przemek w tym czasie ogląda Land Rovera od spodu. Elementy są sztywne i co jest dużo fajniejsze, to bardzo ładny stan blacharski tego samochodu. Nie ma nigdzie dziur na wylot czy jakichś takich rzeczy. Niepokoi mnie stuk tego tylnego dyferencjału, a to najczęściej jest pochodna poduszek. Dwie tylne są w bardzo dobrym stanie. Trzecia to od razu widać, jest idealnie rozerwana. Wał napędowy, który leci przez cały samochód i co jest ciekawe, on jest na takich podporach. Natomiast podpory wyglądają na elementy w dobrym stanie. Natomiast jest to jakiś taki dziwny podźwięk. A, no nie wiadomo dlaczego. Do zrobienia na pewno są, jest guma tłumika wiskozy, bo to jest sprzęgło wiskotyczne, które ma odpowiadać za naprężanie załączania napędu tylnego dyferencjału. A ten tłumik ma tłumik drgania. Rozerwany tłumik wiskozy to nic zaskakującego, natomiast jest to dosyć kosztowna naprawa. Zaczyna iść w drogość, a to mi się strasznie nie podoba. Poduszki to, no niestety. Natomiast dużo ciekawsze jest, skąd jest tyle oleju. Przekładnia kątowa, która odpowiada za oddanie napędu na tył, jest zaklejona. Ma jakąś dziurę, która jest zaklejona potężną ilością silikonu. Dekiel cały jest po prostu wklejony na żywca bez śrub, tak żeby się tylko trzymał na sztukę. No i dlatego wszystko jest uwalone wręcz w oleju. No i zgubiła mnie. Rutyna, duma i zima. Byłem dumny, że się znam. Rutyną podszedłem do oceny, a było tak zimno, że nie chciało mi się tak naprawdę w ogóle oglądać tego samochodu. Efekt finalny? Wdupione pieniądze. Ten samochód można wyrzucić, ewentualnie oddać temu typowi. Natomiast klientka, mimo że mogłaby być szczęśliwa z pięknego bordowego Freelandera, to nie będzie, bo samochód jest uklejony gównolitem i to nie będzie działało.